Dzień dobry panie i panowie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Viltrox 85 mm 182XF na X-Mount. Jest to piękna portretówka z Viltroxa, zresztą sami możecie zobaczyć wielkie szkło z przodu. Coś wspaniałego, wygląda to naprawdę pięknie i warto to docenić. Postanowiłem poświęcić osobne nagranie w ogóle na kanale Fotoformy dla tego obiektywu, ponieważ jasnych 135 w dobrej cenie, tym bardziej na system Fuji, nie ma zbyt wiele i wielu z Was może się zastanawiać, czy warto wchodzić w drugą wersję tego obiektywu. Szczerze powiedziawszy, nie widziałem zbyt dużo recenzji tego obiektywu i dlatego bardzo się cieszę, że mam taką przyjemność i okazję tą recenzję zrobić. Możecie się zastanawiać, co to za szpeje, to już ostatnio mówiłem, to jest CyberClean, także ostatnio czyszczę tym CyberCleanem i dostałem coś takiego, po prostu nie jest to sponsorowany już CyberClean odcinek, do czyszczenia pędzelek, dmuchaweczka i ta zielony żelik, którym można po prostu obmacać cały aparat i wszystkie brudy naprawdę znikają. Rewelacja, bardzo mi się podoba ten produkt, więc na początku myślałem, co to dziwne, ale teraz widzę, że CyberClean to jest dobra rzecz. Także ten obiektyw jest wyczyszczony właśnie tym zestawem. Ok, i teraz wracając do samego obiektywu. 135, 1.8, dobra cena, nie brzmi to, znaczy 135, to jest 85, ale ja mówię o ekwiwalencie takim mniej więcej, prawda, na pełną klatkę. To nie jest częsta sprawa, więc wydaje mi się, że jest to gratka. W związku z czym zastanowimy się, czy druga wersja jest faktycznie lepsza od pierwszej wersji, jaką faktycznie ten obiektyw oferuje jakość. I nie jest to test jakiś laboratoryjny, ja bardzo często to podkreślam, to nie jest jakiś test mega naukowy, ja po prostu robię testy praktyczne. Jak w praktyce ten obiektyw funkcjonuje, jakie stawia wyzwania, gdzie sprawdza się świetnie, a gdzie nie tak świetnie. Ok, jeżeli chodzi o upgrade'y, no to przede wszystkim został poprawiony moduł autofokusa, mamy też nowy kształt osłonki przeciwsłonecznej, tego lens hooda, taki, nie wiem, kopytkowy, jak to nazwać, w każdym razie wiecie, o co chodzi, nowy kształt. Jest on też lżejszy i to jest bardzo dobre, czyli obcięto to, co było niepotrzebne, a to, co było potrzebne, zostawiono. Jeżeli chodzi o sam wygląd, jest to taki typowy wygląd Viltroxa, prosty, nie ma tutaj ringu od przysłony, jest tylko wielki, ładnie, gładko chodzący ring od poręcz, jak to się mówi? Wiecie, o co mi chodzi, od ostrości. I teraz, jeżeli chodzi o jakość wykonania, właściwie ciężko się czegokolwiek tutaj czepić. Średnica filtra to, o ile pamiętam, tak, 72 mm, czyli to już jest taki konkretniejszy potworek, jeżeli chodzi o samo szkło. I w ogóle samo szkło jest piękne, w ogóle ładnie na nie się patrzy. Także wygląda to bardzo fajnie. W ogóle fajnie jest wyważone z zestawem Fuji, nie jest to też za ciężki obiektyw, więc naprawdę tutaj jest ok. Także przejdźmy od razu, żeby nie przedłużać, do jakości obrazu. Jeżeli chodzi o jakość obrazu, to kilka kategorii. Jeżeli chodzi o ostrość, jest fajnie i w większości Viltroxów właściwie można to powiedzieć, jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o centrum obrazu. Jest spadek w rogach, ale przy tej ogniskowej akurat on nie jest jakiś dramatyczny, drastyczny i to już od pełni otwartej przysłony jest ok w rogach, nie przeszkadza. Znaczy oczywiście spadek jest, ale to jest coś takiego, o czym bym się w ogóle szczególnie nie przejmował, bo po prostu nie jest on jakiś strasznie zauważalny. Jeżeli chodzi, zresztą cały czas możecie sobie oglądać w tle zdjęcia, które ilustrują to, co tutaj nawijam. Jeżeli chodzi o wygląd nieostrości, to wydaje mi się, że to jest bardzo istotny temat i tutaj poświęciłem mu trochę więcej czasu. Sami możecie zobaczyć, czy to w portrecie, jak wyglądają nieostrości, gdzie moja żona tutaj pozuje, czy to na przykład roślinki u mnie na balkonie, gdzie od 1.8 to jest po prostu już taki totalny kremik. I naprawdę jak ta ostrość, jak tą przesłonę zwiększałem, to wciąż bardzo ładna, taka kremowa, naprawdę delikatna, miękka ta nieostrość jest. Także to, do czego został zaprojektowany, czyli do wyodrębnienia obiektu z tła, do skupienia się na jednym tylko temacie, w tej dziedzinie sprawdza się fajnie. Ale też chciałem powiedzieć, że często to jest tak, że dobra, fotografia jak nie wiem, pejzażu, miejsca, to tylko i wyłącznie szerokie kąty. I to nie jest tak, bo na przykład zrobiłem jedno zdjęcie na farolu, gdzie jest, pokazuję tutaj taką uliczkę na farolu i te roślinki przed domami ludzi, którzy sobie tam mieszkają w bardzo spokojnych warunkach. Farol to jest taka wyspa przy Faro, gdzie nie
mieszka może 300-400 osób na tej wyspie i mają piękne takie klasyczne, malutkie portugalskie domki. I sami możecie zobaczyć, że tutaj, no nie nazwą tego pejzażem, ale takim powiedzmy zdjęcie oddające klimat miejsca bardzo fajnie wyszło. I naprawdę ta mała głębia ostrości, skupienie się tylko na tej roślinności, bardzo plastyczny obraz, fajnie to wygląda, ale wróćmy do portretów. Jeszcze raz chciałbym pokazać może portrety żony, gdzie na przykład uważam, że bardzo ładnie oddaje tonację skóry ten obiektyw. Czyli to, do czego został zaprojektowany i tu bardzo dziękujemy, jest dobrze. W przypadku statycznych sytuacji fajnie się sprawdza autofokus, bo on został poprawiony względem pierwszej wersji i sami możecie zobaczyć, jak sobie zbliżymy na oko mojej żony, że to oko zostało przez aparat Fuji, w tym przypadku X-T30 Mark II, wykryte, więc w przypadku takich bardziej statycznych rzeczy jest dobrze. Jeżeli chodzi natomiast o sam fokus, jeżeli jesteśmy przy tym temacie, to sami możecie zobaczyć teraz test autofokusa, jak ja sobie chodzę po prostu po przedpokoju, moja żona mnie nagrywa z ręki. Są troszeczkę słabsze warunki oświetleniowe, chociaż jest jasno w tym przedpokoju. Ja sobie tam chodzę, powiedzmy, w tył, do przodu i tak dalej. No i powiedzmy sobie szczerze, że fokus lubi zapompować, lubi szukać, lubi się zgubić, więc jeżeli chodzi o pracę wideo na tym obiektywie, no, 135 czy 85 w przypadku cropa, no nie jest jakimś tam, powiedzmy, bardzo typowym obiektywem wybieranym przez wideowców i jeżeli zostanie wybierany, to pewnie w jakichś tam szczególnych zastosowaniach, w związku z czym nie będę się tutaj jakoś strasznie rozwijał ten temat, no ale sami możecie zobaczyć, że ten autofokus lubi się zgubić, więc jest to coś, co warto wziąć pod uwagę, jeśli bardzo dynamiczny rodzaj fotografii, to wasz typ fotografii, to wtedy może ten Viltrox nie być koniecznie najlepszym wyborem, ok? Dobrze, idziemy dalej. Jeżeli mówimy o fokusie, to jeżeli chodzi o jego dźwięk i pompowanie. Jeżeli chodzi znowu do pracy wideo, sami zobaczcie ten teraz sampelek, jak ten fokus tak skokowo chodzi. Nie w każdej sytuacji to wychodzi, ale w przypadku takiego większego zbliżenia, gdzie ten fokus jest, jakby stawiam go przed takim trudnym wyzwaniem, przejeżdżam z obiektywu na obiektyw za pomocą dotykowego ekranu, no sami możecie zobaczyć, że taki skok jest specyficzny. Więc jeszcze raz, w przypadku foto spoko, nie ma większego tematu, w przypadku wideo lepiej robić to manualnie, jeżeli mamy taką możliwość. I teraz posłuchajcie dźwięku fokusa. No jest bardzo fajnie, zobaczcie, że, znaczy bardzo fajnie, jest ok, w sensie, że on wypada podobnie jak pozostałe w ogóle Viltroxy na system Fuji i też na system Sony, prawdę powiedziawszy, po prostu go trochę słychać, ale w momencie, jeżeli nagrywamy tylko na wewnętrznym mikrofonie. Na zewnętrznym mikrofonie problem jest właściwie pomijalny, bo ten silnik STM, który tutaj jest zbudowany, działa bardzo dobrze, bo pełna nazwa to jest 85 mm, F1.8, STM, ED i F, XF, AF. No, w każdym razie, można cię pogubić tego znaczenia, w każdym razie silnik STM robi tutaj całkiem niezłą robotę. Dobra, czyli tak, mamy portrety, aha, dystorsja, bardzo ważna rzecz, sfotografowałem takiego czarcika tutaj, jeżeli chodzi o dystorsję. Mamy delikatną poduszkę, ale bardzo małą, także to jest właściwie pomijalne. Jeżeli chodzi jeszcze o winietę, sami możecie zobaczyć zdjęcia, gdzie płynę łodzią i fotografuję tą farol, czyli tą latarnię morską. Winieta przy 1.8 jest dość spora, ona nie wychodzi przy każdych sytuacjach, ale jeżeli jest dużo nieba, tak jak w tym przypadku, gdzie najlepiej testować winietę, ona jest duża. Natomiast fajne jest to, że ona, mimo że jest dość spora i zachodzi dość głęboko w obraz, to łatwo ją skorygować, ponieważ nie jest jakaś drastyczna przy rogach, tak jak to było na przykład w przypadku 23 mm 1.4 na system X-Mount. Moja żona coś kaszle i musi biedactwo myśleć, żeby tutaj dźwięku nie zepsuć, ale myślę, że wybaczycie mojej żonie to, że kaszle. Dobra, więc jeżeli chodzi o winietę, powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o ostrość, powiedzieliśmy. Teraz jeżeli chodzi o kwestię aberracji chromatycznej, na kilku zdjęciach samplowych, które wykonałem, możecie sami zobaczyć, że ta aberracja oczywiście jest większa w przypadku 1.8, natomiast w przypadku 2.2, 2.8 praktycznie już znika i naprawdę pod względem aberracji chromatycznej i pracy pod ostre światło, bardzo ważne też, obiektyw wypada całkiem nieźle. Podsumowanie, nie jest ten obiektyw moim faworytem w tym zakresie ogniskowych, ale jeżeli chodzi o relację jakość-cena i tego, co oferuje, jest naprawdę dobry. Jest to obiektyw, który zdecydowanie poleciłbym przede wszystkim fotografom, a wideografom takim świadomym jego ograniczeń do szczególnych zastosowań również. Natomiast jest to obiektyw świetny do portretu, kapitalny do tego, do czego został zaprojektowany. Pięknie wyodrębnia obiekty, bardzo ładną daje nieostrość tła.
Nie będę się więcej rozgadywał. Myślę, że wszyscy, którzy są zainteresowani tym obiektywem, dostali informacje, które są potrzebne. Jeżeli o czymś zapomniałem, albo chcielibyście, żeby inni wiedzieli, oczywiście zostawiajcie komentarze poniżej. Nie zapominajcie o łapkach w górę, subskrypcji. Oczywiście zapraszamy do naszych salonów Fotoforma we Wrocławiu i Warszawie i widzimy się w następnym nagraniu.